Dzień dobry, witam serdecznie w Majeckie Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto orzeszek w czekoladzie. Ciasto jest bardzo smaczne, wilgotne, z dużą ilością bogatego kremu. Jest tam sporo orzechów i na wierzchu jest czekoladowa polewa. Całość jest bardzo smaczna, polecam. Do przełożenia ciasta użyłam powideł śliwkowych, ale spokojnie też możemy użyć konfitury wiśniowej. Ciasto przygotowałam w blaszce 25×30, wyszło mi wysokie, jak mówiłam już wcześniej, z dużą ilością kremu, więc spokojnie możemy tutaj użyć blaszki 25×35. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Przygotujemy biszkopt. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa stanie się gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy na jasny krem. Do naszej piany z jajek dodajemy olej i krótko mieszamy szpatułką. Do mąki dodajemy kakao, proszek do pieczenia, krótko mieszamy i przesiewamy na jajeczną masę. Mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Ciasta nie należy zbyt długo mieszać, aby piana jak najmniej opadła. Gotowe ciasto przekładamy do blaszki i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 35-40 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Przygotujemy krem. Do rondelka wlewamy 350 ml mleka i dodajemy zmielone orzechy. Mieszamy. Stawiamy na gazie i gotujemy. Masę cały czas mieszamy. Należy uważać, aby masy orzechowej nie przypalić. Gdy masa się zagotuje, zmniejszamy ogień na najmniejszy i trzymamy na małym ogniu, mieszając przez około 1 minutę. Ściągamy z ognia. Ja przełożyłam masę do miski, ponieważ będę znów potrzebowała rondelka. Tym razem na budyń. Do rondelka wlewamy 200 ml mleka, stawiamy na gazie i gotujemy. Do pozostałego mleka dodajemy budyń, mąkę ziemniaczaną i dokładnie mieszamy, aby nie było grudek. Rozmieszany budyń z mąką wlewamy do gotującego się mleka i gotujemy gęsty budyń. Na początku mogą powstać grudki, ale nie należy się przejmować, tylko energicznie mieszać. Powstanie bardzo gęsty budyń. Gotowy budyń ściągamy z ognia i dodajemy do masy orzechowej. Energicznie mieszamy, aby masy się połączyły. Gotowy budyń orzechowy nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ma mieć temperaturę pokojową jak masło. Miękkie masło przekładamy do miski, dodajemy cukier, puder i ucieramy mikserem przez około 2-3 minuty. Następnie w 4-5 partiach dodajemy ostudzony budyń orzechowy. Po każdym dodaniu mieszamy do połączenia składników. I nasz krem jest już gotowy. Zaczniemy składać ciasto.
Miszkopt wyciągamy z blaszki i ściągamy papier do pieczenia. Papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z wierzchu biszkoptu odcinamy troszkę przypieczoną skórkę, aby krem lepiej trzymał się biszkoptu. Biszkopt przekrawamy w poziomie na dwie równe części. Użyłam do tego noża strunowego. Jedną część biszkoptu wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia mieszamy i połową przygotowanego ponczu nasączamy biszkopt w blaszce. Wierzch smarujemy powidłami lub konfiturą. Na ciasto wykładamy połowę przygotowanego kremu i wyrównujemy. Przykrywamy drugą częścią biszkoptu i biszkopt nasączamy pozostałym ponczem. Smarujemy powidłami i wykładamy pozostały krem. Wyrównujemy. Na czas dalszych przygotowań ciasto możemy wstawić do lodówki. Polewa. Do rondelka wlewamy śmietankę, stawiamy na gazie i gotujemy. Połamaną czekoladę przekładamy do miski. Gorącą śmietanką zalewamy czekoladę, czekamy przez około 30 sekund i następnie mieszamy na jednolitą polewę. Odstawiamy do ostudzenia na około 10-15 minut. Polewa ma być letnia. Gotową polewę wylewamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Wierzch ozdabiamy orzechami i posypką cukrową. I ciasto wstawiamy na całą noc do lodówki. Dobrze schłodzone ciasto możemy wyjąć z blaszki, zdjąć papier do pieczenia i nasze pyszne ciasto orzeszek w czekoladzie jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne i wilgotne. Bardzo polecam. Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.